Dobra, uwierzcie lub nie, ale nigdy nie grałem w Minecrafta. W dzisiejszym filmie zrobię to po raz pierwszy, starając się po drodze zgadywać, które mechaniki gry są prawdziwe, a które zmyślone. Zapraszam. Jak to się w ogóle klika, żeby zagrać? Na razie jestem Minecraft Java Edition, don't touch your face. No to nie dotykaj twarzy. No nie dotykam. Na dole masz przycisk quit game. Tym się wchodzi, tak? Tak. To ja strzelam, że to jest prawda. Klikam. Ej, czemu ja to mam w takim małym okienku? Ej, tu jeździ jakiś zielony koleś. To jest mój stary. Prawda czy fałsz? Nie, to nie jest mój stary. Mój stary ma wąsa. Skąd wiadomo, ile on ma HP? Nie wiadomo? Nie wiadomo. Ja pierdzielę. Nie, to nie jest. Taka jest zagadka. Jezus, dostałem ze strzał. Co za pojeb? Weź się, ziomku. Ja mam 2,5 serduszka tylko. Ja nie chcę, zabić go. Serduszaka tylko. Uważaj na tego creepera i biegnij do przodu. No to Kuba nie wie, co to creeper. No, no to, to wiem, no. A to jest creeper. Mam problem. Przestań feedować! Ej, mam 1 HP! Jak się leczy? Ej, ale księżyc kwadratowy! What the fuck! To jest ten księżyc z tego misia, co tam śpiewał do księżyca. Creeper powstał, bo ktoś chciał zrobić świnię, ale spierdzielił. Prawda czy fałsz? Nie, no kłamstwo, co ty? No jak świnie z tego? Czemu on wybuchł? Co? Niebezpieczny zawodnik. Leżą tu jakieś klocki po nim. Sand. Podniosłem sand. Jakieś szare ziomki idą za nami. Strzelają do mnie! Gdzie wy jesteście? Ej, umarłem. Zajączek. Jest to nad nami? No, co to jest? Da się jednym kliknięciem zrzucić całą na dół. Prawda czy fałsz? No pokaż mi. Kurde, chcę to zobaczyć. What the freak? To z daleka widziałem, nice. Ej, Kuba, Kuba. Kuba, patrz to, patrz to. Ej, czemu mi robisz krzywdę? Zostałem pułę łokcia! Ej, tam jakiś koleś płonie, co to jest? Czemu on płonął? Bo jest jasno, a on nie lubi jak się świecić. Ej, tam jest jakaś wioska. O, co to za golem? Uderz go, to zobaczysz co się stanie. No weź, Kuba! Kotek! Ktoś uderzył w dzwon. No bo chodzi o to, że najpierw było się ukryć z jakiegoś domku razem i iść spać, ale są potwory obok, więc... Ej! Kuba, tak nie przejdziesz przez ten... Okej, dobra, nie teraz. Co nie przejdę? Przeszedłem! Tam masz taki crafting 2x2. Osuń się, Kuba, osuń się! Wow, ale skok. A tam małyż wjechał. Po tej lawie pewnie nie można chodzić, nie? Można. Ej, to jest... O Jezus! W ustawieniach grafiki przede wszystkim możesz sobie zmienić jasność. To niszczysz piec, co? A to jest piec? Ja myślałem, że to jakiś surowiec. O kurde, zostawiliśmy dziecko na chwilę i już mam pobijane strzały w każdą część ciała. Lol, faktycznie. Tak, kurwa, diaks! Diaks! Nie! Jest diaks! Zdupcę to, chociaż nie mogę zdupcyć, nie, bo mam kilofa. Nie, 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 nie! Nie wolno! Czemu? Bo byś rozjebał ten diament. Zajebiście, bym wam zepsuł grę. Halo? To jest przerwa w filmie, którą możesz wykorzystać na kliknięcie łapki w górę i subskrypcję kanału. Gotowe? No to lecimy dalej. Słyszę muzykę! What the fuck? Ona działa dobrze. Ej, co jest? Ludzie coś poprzestawiali. Jak to mu przestawiali? Ludzie tutaj coś poprzestawiali. Sfałszowałeś! Krzywo zagra... Nieładnie grasz. Chujka. Ale tu jest wielka pszczoła, o co chodzi? Zbudowałam ją, bardzo ładna. Co, jesteśmy wyznawcami pszczół. Zbieramy miodek. O kutwa. To teraz ja robię tak. Zniknął koleś! Dołożył pelerynę niewid... What the freak? Dobra, Bartek napisał, że można jeździć na świni. I my chyba o tym gadaliśmy ostatnio. A możesz mi zrespić świnie? Pa, to jest świnka, Peppa. Przywitaj się. Dzień dobry. Bardzo ładnie się witacie. Co, mogę na nią wskoczyć? A możesz na nią wskoczyć? No nie mogę. Spróbuj teraz! What the freak, jestem na świni! I'm on a horse. Ale nie mogę ją sterować. Tak, bo potrzebujesz jednej ważnej rzeczy. Karot on a stick! What the fuck? Ta gra patrz, jest zajebista, nie zmierzę w to. Już wiem, co chcę zrobić. Chcę zrobić rajd na świnia. Nice. Wiesz co jeszcze można zrobić ze świnią? Co? Przepraszam. Co to było? Zabili smoka. Ktoś skończył grę w tym momencie, bo zabił smoka Endu i teraz może wrócić do normalnego świata. Creeper boi się kota oraz ocelota. Ja bym się mega jarał, jakby tak było. Że taki zwykły kotek. Wow. Kotek! To prawda, creeper nie podejdzie nigdy do kota. Uuu, nice! Czy to dlatego pod naszym domem poprzednim stały kotki? Też mówiłem o tym, że to jest zajebisty trik. Ej, to wiesz co, to jest jeden z tych licznych przypadków, kiedy nie słuchałem. Można pływać łódką po lądzie. Raczej nie, bo to jest, widzę, dopracowana gra. No to chłopie, co? Słuchaj, zapraszam na wycieczkę! The fuck!
rzucając itemy do kaktusa lub dając je NPC, znikają. Myślicie, że znajdę gdzieś tu kaktus? Czy tutaj to... nie, bo tutaj nie ma pustyni. Ale jak wrócimy do domu, to tam pewnie jest Ola, to tam będzie kaktus. Czemu on mnie atakuje, jak ja go atakuję? No bo zabić kolory. Na pewno chcesz tutaj być? Nie! Spierdalam! Na plecach. Chcę wejść na samą górę. I co to był za dźwięk, przepraszam? Sroń! Tak, była mowa o twojej starej, która przylatuje w nocy, jak nie śpisz trzy razy z rzędu. Trzy dni nocy. Co to jest? To jest moja stara? Tak. No, wściekła się, rozumiem. Ale w sensie, że przecież ja dopiero wszedłem na ten serwer. Znaczy, bo to wiesz co to są dla mnie. Bo to ja nie atakują? No bo jesteś obok. O Boże. Ty szukałeś wrażeń w podziemiach, a tu największa rozrywka to chyba jest na powierzchni. Ja jestem w szoku, Kuba jeszcze się nie zabił ani razu. A few moments later. Muszę go zbombić. No to się zbombiłem. Doba w Minecrafcie trwa 20 minut. I mógłbym to sprawdzić, ale mi się nie chce. Ale wydaje mi się, że tak, bo coś, no więcej niż 20 minut tu nie siedzimy, już jest noc. Mówię, że prawda. Prawda. Łup, łup. O Jezu, strzelają do mnie wszystkie strony. No i jeszcze przyleciały te twoje stare. Twoja stara zaraz, wiesz co, spada, bo jej się, kurde, pociąg ucieka. A te łuczniki z kuszami? Łuczniki z kuszami. Znowu dobra. Ten, kuźwa, noktowizor leci. Noktowizor! No on taki ma twarz jak noktowizor. Z całym szacunkiem. Dla twojej mamy, oczywiście. Dla twojej starej. No, ale to mówisz, że to twoja. A, no faktycznie. Ja w sumie, ja nawet nie wiem, jak się stawia klocki. Musisz przykucnąć i bardzo mocno chcieć. Nie, i dobra, mam pytanie. Da się mieć tęczową owcę za pomocą tagu nazwanego jeb? Jeb! Co? Jeb podkreślam. No, prawda czy fałsz? Czekaj, mam tu owcę. Ja mówię, że to jest prawdziwe, ja I want to believe. Na kowadle, lol. I co, nazwałeś to jakoś fajnie? No, nazwałem jeb. Jeb podkreślnik. To prawda czy fałsz? Mówię, że prawda. Wow, dyskoteka na owcy, ale zajebiście! Co? Naprawdę? No to prawda czy fałsz? Jeśli nazwiesz owcę albo cokolwiek innego nazwą Dinnerbone, to będzie do góry nogami do końca życia. Było to wyzwanie, to bardzo dziwne, że ty też o to pytasz, więc mówię, że to prawda. Łup, łup! LOL! Co tu się dzieje? Bo zrób jeszcze kombo, że świnie weź z nazwy Dinnerbone i załóż jej siodło. I czy da się na niej jeździć? Na pewno się da, skoro mówisz. Wsiadaj! Jedziemy na przygodę. Aha, nie mam karot sticka. Świnia trafiona piorunem zmienia się w zombie pigmana. Ja to obserwujemy świnie. A co, pierdalesz ją piorunem? Jezus Maria, to jest ten pigmen? Będzie atakował? Tak, w sensie on jest pasywny, ale jeśli go uderzysz, to cię napierdziela tym mieczem. A on jest potężny, tak? Pojedynczy jest to spoko. Przekonajmy się. Ale mi wyjebał bułę od razu. Dobra, ja robię duel życia. O nie! Dawid go? To jest na maksa. Koleś mi napisał tak. Chłopie, jest koń kościotrup i jak podejdziesz do niego, to walnie w niego piorun i z niego wylatują cztery te same konie, ale z jeźdźcami kościotrupami. I to brzmi jak coś, co Jeb by zrobił. Otóż tak, to jest prawda, że jak podejdziesz do niego, to tam pierdzielnie piorun i się pojawiają wtedy. I dobra, ja do ostatniej rzeczy potrzebuję wiedzieć, co to jest Enderman. Spójrz w lustro i wyobraź sobie, że jesteś czarny. Prawda czy fałsz? Jeśli spojrzysz na Endermana, to on się o tym dowie i zniknie, a potem się pojawi koło ciebie i ciebie będzie napierdzielał. Jestem na tak. A, to ten. Patyczek. Spójrz na niego. No patrz na niego. Muszę wycelować dokładnie w niego, tak? Centralnie na niego, tak. Dobra, patrzę na niego. O Jezu, obrócił się. On wie. Ale schiza! Jeśli spojrzysz mu w oczy, to zniknie. Spojrzałem mu w oczy i co? I zaraz się pojawi znowu. Tate, zabij go! Zabij pająk w łazience! Jesus! Z Endermanów ta perła, która wypada, którą właśnie zebrałem, jeśli ją rzucisz, to w miejsce, w którym wyląduje, rozpi się Enderman. Nie, no bez sensu. Weź perłę i rzuć tam na przykład w tę ścianę. Jak którym się rzuca? Prawym? Prawym się używa zawsze, tak. Łooo, to ale zajebiste! Taki teleporcik. Taki teleporcik. Taki flash. No tak, taki flash. Uwaga, a teraz mój pierwszy dom reveal. To mój dom jest gotowy. Co prawda nic mi nie ma, ale jest gotowy. Wstać go do trumny. Co za gówno! Słyszałem tak z dystansu i ja... Trochę kloc, ale spokojnie. Jest pierwszy dom. No tak. Pierwszy dom. O, tutaj patrz, jeszcze zrobię ci takie pyk. I jak będziesz o to dbał, czyli nie deptał po tym i nie skakał na to, to... Chyba... Instant regret.
To jest jakaś roślinka, tak?